Hej wszystkim, witamy w filmiku kolaboracyjnym wspólnie z Martą z Decosta Chic. Nagrałyśmy Wam filmik z makijażem ślubnym. Mam nadzieję, że skorzystacie z kilku porad, które Wam przekazuję w tym filmiku. Na pewno postaram się jeszcze nagrać inne filmiki makijaży ślubnych, ale ten przy okazji właśnie spotkania, zawsze musimy coś nagrać dla Was razem. Mamy tym razem okazję nagrać i warunki nagrać makijaż, więc na pewno jest to makijaż, wybrałyśmy ślubny. Przyjemny, spożyteczny, bo to jest taki okres wielu ślubów, więc mi się wydaje, że wielu dziewczynom się przyda teraz. Tak, i może ktoś skorzysta z podobnym typem urody, które sobie właśnie tak wyobrażają swój makijaż ślubny. Zapraszamy do oglądania! Zrobimy z Martusi piękną panią młodą. Na początku użyję bazy Shiseido, która redukuje widoczność porów. Używam głównie na policzkach, w tych miejscach, gdzie najbardziej widać pory. Teraz czas na podkład. Użyję moich ulubionych podkładów z Ket, które pięknie wyglądają. Na pewno na ślub się sprawdzą. Użyję dwóch odcieni. To jest R1, a to jest N3, czyli z różowych jedynka najjaśniejszy i neutralny trójka, czyli średni. Wymieszam obydwa i nałożę na twarz za pomocą wilgotnej gąbeczki. Teraz użyję żelu do brwi dla maski i uczeszę do góry. Na niedoskonałości marty na twarzy użyję korektora Secret Camouflage firmy Laura Mercier. Odrobinę najpierw rozgrzeję na dłoni i punktowo zaczerwieniam ich miejsca. Pod oczy użyję cienia Lemon Soda. Cream Soda firmy Lil Lolo. To nie jest korektor, tylko to jest taki żółtawy cień, ale on super nadaje się jako korektor. Aż to będzie. Więc super będzie na śluby, ponieważ nie zbiera się zmarszczka, bardzo długo się trzyma i delikatnie rozświetla skórę pod oczami. Do zagruntowania i zmatowienia twarzy użyję pudru Benai w kolorze banana. Odrobinę wysypuję na dłoń. Masowuję jakby pędzel cały w ten puder. I delikatnie wciskam w skórę. Dobry będzie do tego też puszek, bo dzisiaj nie mamy. Mamy. Mamy puszek? Oczywiście. O! To możemy użyć puszku. Puszka. Do wciśnięcia tego pudru we wszystkie zakamarki skóry i to nam przedłuży jego trwałość, bo nie będzie skąd miał jakby sebum uciekać nam na resztę twarzy. Brwi Marty wypełnię delikatnie cieniem Concrete Brwi Mark. I teraz na środek powieki nałożę cień Pink Crystal firmy Laura Mercier. Korzystam z dostępności kosmetyków, których normalnie nie mam u siebie. Więc sprawdzamy. Nałożę na cały środek powieki. Bardzo ładnie się mieni na takie różne drobinki sobie. A głównie różowe. Zapomniałam powiedzieć, że ten cień Cream Soda nałożyłam też na całe powieki. To jest też fajna baza, bo cienie mineralne nie zwykły się rolować, przynajmniej u mnie na pewno. Jeszcze może za krótko testuję, ale u mnie się sprawdzają świetnie, więc nałożyłam dookoła oka praktycznie całą tą powierzchnię, pokryłam tym cieniem. Teraz zaczynam sobie cieniowanie. Najpierw użyję takiego średniego cienia. Później będę stopniowo przyciemniać. Użyję cienia Terracotta firmy Laura Mercier również. Jest taki piękny, wypiekany, taki ciemny brązowy.
jakoś tak fajnie mieni. Średni brąz, nie ciemny. I zacznę go delikatnie rozcierać w zewnętrznej części oka. Bardzo delikatnie na razie. Później będzie Wam łatwiej stopniować, przyciemniać, niż zacząć najpierw od ciemniejszego i rozjaśniać go jakimś, rozcierać jaśniejszymi cieniami. Tak jest dużo łatwiej, dużo ładniej to wygląda. Tego samego cienia użyję też do zaznaczenia dolnej powieki. Słyszymy? Najładniej zaznaczone oko jest, kiedy malujemy od połowy do połowy i później przechodzi się w coraz jaśniejsze odcienie, aż do wewnętrznego kącika, który zostawiamy kremowy, biały bądź złoty. I teraz najciemniejszy cień to będzie bardzo, bardzo ciemny odcień chłodnego brązu z paletki Mystic Eyes z Chanel, tej czwórki. Nabieram odrobinkę na taki mniejszy, precyzyjniejszy pędzelek i zaczynam cieniowanie w samym zewnętrznym kąciku. Również stopniowo. Na początku nakładacie mniej, potem coraz więcej, aż uzyskacie odpowiednie przyciemnienie. Teraz tym samym cieniem zaznaczę dolną powiekę, spójrz do góry, tak mniej więcej do 1/3 długości. Ten nałożony wcześniej, on jest troszkę dalej wysunięty, a ten przyciemniamy w samym tutaj kąciku, żeby połączyć z tym górnym cieniem. I teraz będę wszystko rozcierać, ten ciemniejszy cień dookoła. Nie zapominajmy, bo często i Wy same, i makijażystki kończą na tym punkcie, że zostawiają taką linię. To musi być wszystko dobrze roztarte, żeby ładnie się prezentowało, żeby spełniało swoją rolę powiększenia oczu na zdjęciach i w ogóle optycznie. Więc rozcieramy tą linię górną. Ja polecam Wam taki malutki pędzelek, taki mniejszy, widzicie, w porównaniu do takiego zwykłego do blendowania. Jest o połowę mniejszy, jak nie więcej, 1/3. I właśnie rozcierając teraz tą granicę takim dużym pędzelkiem, no zepsułybyście sobie efekt, bo za bardzo byście to roztarły. Całe to cieniowanie, ten kształt ładny byście zepsuły, już zupełnie by to nie miało sensu. A takim malutkim bierzecie sobie jakiś taki pośredni cień i rozcieracie, zaraz Wam to pokażę, samą tą górną granicę i wtedy to rozcieranie jest bardziej precyzyjne i nadal pracujecie ze swoim kształtem wcześniej zrobionym i nie psujecie sobie całego makijażu. Więc tutaj użyję cienia Honesty, jest taki średni, ładny, mieniący się cień i rozcieram delikatnie tą granicę do góry. I tutaj wjeżdżam sobie już tym cieniem dalej w załamanie i ogólnie sobie delikatnie, bardzo delikatnymi ruchami rozcieram ten cień. Gdzie jest taka subtelna różnica między roztarciem z tej strony, gdzie tej granicy już nie ma takiej widocznej, roztarciem z tej. Ewidentnie tutaj czegoś brakuje, a popatrzcie, ile podniosło się oko przy tego typu właśnie delikatnym rozcieraniu do góry. Nie zapomnijcie też rozetrzeć drobinkę, spójrz do góry, tego samego cienia na dół, na dolnej powiece. Również z tego samego powodu, jak największe roztarcie, jak największe, równa się jak największe powiększenie i podkreślenie. Teraz do rozświetlenia użyję cienia z tej samej paletki Laura Mercier, to jest Baked Eyes. Była limitowana paletka, ale te cienie możecie kupić osobno. Użyję tego najjaśniejszego, takiego wypiekanego, kremowego cienia. Kremowy w kolorze, w sensie. Spójrz w dół. Nałożę go wewnętrzną część oka. Nakładam ten sam cień też na dolną powiekę, do połowy. Czyli jak najbardziej rozświetlić, nie zatrzymuję się na samym kąciku, tylko nakładam cień do połowy. Wtedy oko jest jeszcze bardziej rozświetlone. I pod łuk brwiowy delikatnie nałożę biały, matowy cień, ale z białym matowym cieniem musicie uważać, bo nałożone w zbyt dużej ilości po prostu zepsuje nam efekt. Także odrobinkę zbierzcie sobie na ręce i dopiero. To jest cień 101 z Kobo.
teraz poprawię ten sam cień, którego użyłam na samym początku, ten różowy Pink Crystal, i nałożę go w tym samym miejscu. Po prostu przy cieniowaniu on troszkę się zatracił, roztarł, więc chcę go jeszcze bardziej właśnie wyciągnąć, wydatnić, że tutaj jest taki różowy błysk. Teraz podkręcę rzęsy zalotką i wytuszuję rzęsy tuszem, który należy do Marty. To jest Volume Fast, tak? Volume Fast and Perfect. Volume Fast and Perfect, ten, który się kręci. Zburzyła. Normalnie na swój ślub i w ogóle jak ja maluję na śluby, zawsze używam wodoodpornej maskary. Teraz po prostu nie chcę, żeby Marta się męczyła tutaj ze zmywaniem. Ale normalnie użyłabym wodoodpornej, bo to wiadomo, płaczę się na ślubie albo poleci się. Chcę, żeby jak najdłużej maskara została na oczach. A dolne powieki wytuszuję tuszem Graszki, ponieważ ma fajną małą szczoteczkę i nie brudzi dolnej powieki, bo może dobry spójrz. Może dużo z Was ma z tym problem, że jak maluje sobie dolną powiekę, to brudzi się tuszem. To jest tylko i wyłącznie wina szczoteczki, która może mieć za długie woski i chcemy tam jak najbardziej dojechać tuszem najbliżej powieki, żeby złapać wszystkie rzęsy, i szczoteczka jest za długie ma włosy i pacia nam całą powiekę. Najpierw używać sobie właśnie takiej krótkiej szczoteczki, malutkiej, na przykład z Klinika, bo to ma nasz maskara, który jest specjalnie stworzony dla dolnych rzęs. No właśnie ten z Graszki, który fajnie wydłuża i rozdziela te rzęsy przy okazji. I teraz dokleimy Marcie kępki. Kępki to jest coś, ja mam zawsze bardzo ich dużo, bo zazwyczaj wszyscy chcą je mieć, i pani młoda, i dróżki, i mamy. Chociaż miałam raz panią młodą, która poprosiła mnie specjalnie, żebym powiedziała, że już nie mam kępek, żeby ona tylko miała, żeby tylko ona wyglądała wyjątkowo. To faktycznie coś w tym było. I ja używam kępek z Ardelle i są naprawdę leciutkie. Mamy pewność, że one się nie odkleją, wyglądają bardzo naturalnie i dodają pięknej wyrazistości oczom. I tutaj na boku ręki mam Clay Duo, pęsetka, i używam średnich na zewnętrznych kącikach i później przejdę do krótkich. Teraz przechodzę do krótkiego rozmiaru. Jeżeli macie swoje bardzo krótkie rzęsy, bardzo małe oczy, to od razu przejdźcie do krótkich, bo te średnie są naprawdę duże, dość długie i nadają się właśnie do osób, które mają już swoje w miarę długie rzęsy i takie większe oczy, żeby nie wyglądało to zbyt sztucznie. Jeżeli macie małe oczy i nagle sobie takie dość długie rzęsy przykleicie, to będzie zbyt sztucznie wyglądało. Rzęsy są doklejone, teraz poczekamy, aż porządnie klej doschnie i zrobimy na nich kreskę i wytuszujemy je jeszcze raz, ale to na końcu. W międzyczasie przejdę sobie do reszty twarzy, użyję różu Golden Rose numer 05 Shimmer Rose. Nie wiem, jak to, czy jest taka specjalna linia. Taki piękny różowo-skrzyniowy róż. Nałożę go na szczyty kości policzkowej. Martuś. I teraz użyję odrobinkę mineralnego bronzera, tak żeby troszkę ocieplić twarz, Lily Lola w kolorze Waikiki. Używam pędzelka Real Techniques Buffing Brush. Linię wodną rozjaśnimy sobie taką cielisto-różową kredką z Benefit Eye Bright. Już do góry. I teraz na samym końcu robię kreskę. Kiedy już mam wszystkie kępki przyklejone, wtedy całą tą linię kępek przykryję sobie linerem. Ja używam eyelinera w Revo z firmy L'Oreal. On się nazywa Gel Intense Pure Black. Używam małego pędzelka firmy Sigma E11.
sobie cieniutką kreskę wzdłuż linii rzęs i tych prawdziwych, i tych sztucznych. Wezmę taki mały pędzelek, to jest Sigma R46 i ten sam cień, którego użyłam do tego najciemniejszego cieniowania z firmy Chanel, i rozetrę sobie tą kreskę i połączę razem z tym cieniowaniem. Jeszcze na koniec wytuszuję rzęsy górne, żeby je złączyć ładnie z tymi kępkami. Zawsze na koniec trzeba wytuszować kępki, żeby właśnie się połączyły i nie odstawały z naszych rzęs, żeby wszystko miało fajny efekt. Nałożyłam na usta Marta troszkę Carmexu, balsamu do ust. Teraz nałożę rozświetlacz. Mam tutaj The Balm Mary Luminizer. Udało się. Bardzo delikatnie na szczyty kości policzkowej. Nie nakładamy rozświetlacza na środek twarzy w tym wypadku, bo to się bardzo źle fotografuje. Trzymamy się tylko odrobinkę na samej kości. Wtedy z boku, robiąc zdjęcie, to bardzo ładnie uwydatni kość policzkową. Jak brązor będzie też dobrze użyty, to wszystko ładnie się zgra. Teraz przechodzimy do ust. Użyję pomadki, którą myślisz, że nie mam. Że nie mam. To jak... ulala. Czekaj. Kochanie. Myślę, że Genial. Użyjemy troszeczkę tej pomadki Chanel, to jest Paruszko Coco. Genial. Dosłownie odrobinkę. Nawet ściągnę nadmiar, bo ona jest bardzo mocno napigmentowana. I nałożę ją na środek ust. Dosłownie taki akcent fajnie, żeby ożywić usta. Nie używam konturówki, bo nie chcę, żeby usta były zbyt wyrysowane. Chcę, żeby były takie naturalne, takie, żeby były takie pięknie zaznaczone naturalnie. I teraz użyję błyszczyku efekt 3D z Urzua i to jest kolor 51 Rose Shimmerick. To jest taki kremowy, bez żadnych drobinek, piękny odcień. Takie dziecięcego różu i jego nałożę taką cienką warstwą na całe usta. I teraz na sam koniec użyję takiego utrwalacza makijażu. Użyjemy Urban Decay All Nighter i to jest Long Lasting Makeup Setting Spray, czyli przedłuża trwałość makijażu. Ja osobiście również polecam, mam go do mnie, przywiozłam Ben 9 Final Seal, jest również bardzo dobry. Zamknij oczy, delikatną mgiełką i pozwalamy wyschnąć. Zatem właśnie skończyłam malować naszą Martę do ślubu. Mam nadzieję, że widzicie, jak pięknie się zmieniła, taką metamorfozę przeszła. Podoba się? Tak, Marta, no, pięknie. Chyba najważniejsze. Zrobiłam na niej taki piękny, klasyczny taki makijaż w stylu glamour, który najczęściej wykonuję na śluby, który najczęściej sobie życzą kobiety, panny młode, bądź często przychodzą po prostu, niech pani zrobi, co pani uważa. I robię właśnie coś takiego, taki klasyczny, piękny makijaż zależny, zależy jakie odcienie, po prostu zmieniam odcienie, ale wykonuję w podobnej technice i zadowolone są praktycznie zawsze. Bo to naprawdę ładnie się fotografuje, taki makijaż wygląda i podkreśla oczy, wydobywa. Więc wszystko to, co ma robić ślubny makijaż. Musicie, moim zdaniem, wystrzegać się jakiegoś eksperymentowania w makijażu ślubnym. Jeżeli stwierdzicie, że to jest moment, żeby sobie zaszaleć, spróbować na przykład brokatowego eyelinera, no to nie jest moment na to. Jeżeli wykonujecie swój makijaż same, również idźcie w taką klasykę. Tak samo jak klasyczna jest biała suknia, garnitur dla męża i wszyscy są elegancko ubrani, to wy też postarajcie się, żeby to wszystko ładnie i elegancko wyglądało, bo to jest taka okazja, kiedy naprawdę wypada tak wyglądać, a nie jakoś tak szalenie, zwariowanie. Jeżeli może jest jakaś impreza tematyczna, to może wtedy. No, co tam jeszcze? Może ty chcesz coś powiedzieć, bo tak nic nie mówiłaś.
No jak ty sobie może wyobrażasz taki ślubny makijaż? Jak sądzisz, że jak co najlepiej wygląda? No moim zdaniem makijaż ma podkreślać urodę, a nie ukrywać walorów naszych. I to, co mamy najlepszego, ma właśnie nam podkreślać, tak. Uwypuklać. Marta ma piękne, duże oczy, więc postawiłyśmy na oczy. Tak. Rzęsy długie. Ja raczej się źle czuję w jasnym makijażu oczu, więc w tym się czuję najlepiej, najbardziej komfortowo. I też jak masz na przykład włosy rozpuszczone, macie na swój ślub, to one giną w jakimś jaśniejszym makijażu. Oko naprawdę musi być podkreślone i względem fotografowania, i względem po prostu wszyscy na was patrzą i nie chcecie wyglądać mdło w ten dzień. Chcecie wywoływać wielkie ochy i achy, więc na pewno podkreślone oko to jest duża zaleta makijażu ślubnego. Troszkę mi się wydaje, że troszeczkę bardziej niż codziennie. Nie, to ma być troszeczkę bardziej wypłukane oko. Troszkę bardziej zaznaczone, tak. I jeżeli lubicie, ja naprawdę polecam używać kępek bądź połówek, całych pasków sztucznych rzęs, no, raczej nie polecam, bo to już nie jest komfort ten sam, który dają kępki bądź połówki. Mogą wam się te rzęsy podklejać z dwóch stron, z jednej, z drugiej zależy. Może nie eksperymentujcie również z rzęsami jakichś tam firm, które używacie pierwszy raz w ten dzień. Musicie poużywać długo jakiegoś danego kosmetyku, żeby być pewnym, że w ten dzień nic się nie podkleja i wszystko będzie się trzymało tak, jak trzeba. No kępki to na pewno najładniejsze z tych wszystkich, które są na pewno z tych wszystkich rzęs. Tak, tak. Ja też potwierdzam. Możecie sobie naładować i kilka, i dużo. Najpiękniej wyglądają właśnie przy ciemnym cieniowaniu zewnętrznego kącika. Dużo długich, gęstych kępek pięknie wygląda, podkreśla oko, ale są przede wszystkim lekkie, tak, wyglądają naturalnie i są mega trwałe. Więc to są trzy główne zalety kępek i naprawdę bardzo polecam. Ja używam tylko i wyłącznie kępek firmy Ardell. Na pewno znajdziecie na Allegro, na eBayu bądź na jakiejś firmie. Wiem, że już powoli coraz łatwiej znaleźć rzęsy Ardell w Polsce, więc naprawdę polecam i rzęsy, i kępki tej firmy. No, bardzo, w ogóle ich nie czuć, są bardzo, bardzo lekkie. W ogóle ich, jeśli boicie się sztucznych rzęs, one są naprawdę prawie nie... Później wytuszowane jeszcze na koniec z waszymi rzęsami, naprawdę wyglądają. Praktycznie jak siedzę tak przy Marcie, to ja nie jestem w stanie określić, która jest jej rzęsa, odróżnić, tak, która jest jej rzęsa, która jest przyklejona. Także naprawdę dobre rozwiązanie. Chciałabym mieć takie rzęsy. To by nie chciał. To by chciał. Zwracajcie też uwagę na podkłady z filtrem, jeżeli używacie podkład z wysokim filtrem na swój ślubny dzień, to może się zdarzyć tak, że przy świetle flesza możecie uzyskać efekt rozbielonej twarzy. To samo jest z pudrami, które zawierają filtry, więc zwracajcie uwagę, żeby raczej na ten dzień wybierać podkłady, które nie mają filtra. Nasze spotkanie uważam za udane, owocne, bardzo sympatyczny filmik. Upiękniliśmy pięknie Martę. Na pewno wielka jest różnica pomiędzy początkiem a końcem. Niestety, jak w każdym makijażu. I to jest właśnie jego magia i przyjemność patrzenia na efekt końcowy. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało, że skorzystacie z jakichś swoich wskazówek. Mam jeszcze plan wykonać jakiś ślubny makijaż dla was, bądź dla jakichś różnych odcieniów cery, bądź oczu, bądź kształtów. Zobaczę, na ile mi czas pozwoli, ale postaram się dla was to zrobić. Mam nadzieję, że skorzystacie coś ze wskazówek, które wam tutaj dałam. Więc dziękujemy pięknie za oglądanie i do następnych filmików i Marty, i moich. Pa, pa!